Witam panie i panowie z Olwidro z tej strony waszych ekranów. Podczas rozmowy z Jeffem Keighley, Todd Howard z Bethesda Game Studios wypowiedział się na temat najwspanialszej rzeczy, jaką robi jego studio. Zanim jednak pomyślicie o jakiejkolwiek grze, to pozwólcie, że was zatrzymam, gdyż okazuje się, że nie tędy droga. Jak dowiadujemy się z wywiadu, ta wyjątkowa rzecz to współpraca z amerykańską Make-A-Wish Foundation, która spełnia marzenia nieuleczalnie chorych dzieci. W trakcie wywiadu Howard powiedział: robisz swoje, wpadasz w rutynę i pewnego dnia przychodzi do nas rodzina z dzieckiem, ponieważ chce ono zobaczyć, jak robi się ich ulubioną grę, a później w nią pograć. Nie mówimy o tym dużo, co prawda teraz o tym rozmawiamy, ale nadal traktujemy to jako coś bardzo prywatnego. Na koniec wywiadu dodał on jeszcze, że według niego jest to prawdziwie magiczne przeżycie. No cóż, trudno się nie zgodzić. Kolejny tydzień, kolejny pozew. Tym razem padło na Love ROMs i Love Retro, czyli dwie strony umożliwiające pobieranie ROMów starych gier za darmo. Pozew został złożony przez Nintendo of America, które twierdzi, że wszystkie ich tytuły zostały pobrane z samego Love ROMs ponad 60 milionów razy, podczas gdy średni ruch na stronie to 17 milionów wejść miesięcznie. Według pozywającego obrońca udostępnia szeroką bibliotekę nieautoryzowanych kopii gier bez limitu, co narusza i grozi nieodwracalnymi szkodami praw własności intelektualnych Nintendo. Japoński gigant wnosi o odszkodowania wynoszące do 2,150 miliona dolarów od tytułu. Przyjmując najczarniejszy scenariusz, właściciel tych serwisów, firma Torrent Freak, może ponieść karę w wysokości 100 milionów dolarów. Poza pieniędzmi Nintendo wniosło również o zamknięcie obu stron. Pomimo iż proces dopiero przed nami, Love Retro już zostało wyłączone, a z Love ROMs zniknęły wszystkie gry japońskiej firmy. W wywiadzie z GamesIndustry.biz wiceprezes działu cyfryzacji i marketingu firmy Namco Bandai, RV Earth, wypowiedział się na temat dalszych planów rozwoju firmy. Otóż okazuje się, że japoński gigant zamierza radykalnie zmienić podejście do gier i nie tylko. Według niego Namco zamierza powiększyć swój katalog o nowe IP, które mają z czasem stanowić połowę posiadanych przez nich marek. Trzeba pamiętać, że poza rodzimą Japonią, gdzie firma ma bardzo mocną pozycję, są oni głównie znani z gier na licencjach, takich jak serie Naruto i Dragon Ball. Earth odniósł się również do tego, gdyż jak twierdzi, firma ma tego pełną świadomość i zamierza podjąć stosowne kroki, aby to zmienić. W przyszłości Namco chciałoby, aby 50% produkcji bazujących na wszystkich posiadanych przez nich markach było tworzone poza Japonią, co umożliwiłoby poszerzenie i zróżnicowanie portfolio firmy. Na koniec wiceprezes dodał również, iż powołano specjalny dział nazwany IP Creation, który ma się zajmować opracowywaniem nowych marek, którego pierwsze owoce to wydane już Little Nightmares i Get Even. Wywiad jest jednak znacznie dłuższy i zakrawa o wiele działalności, które prowadzi firma, nie tylko gry. Jeśli macie ochotę dowiedzieć się więcej, zachęcam do lektury samego wywiadu lub zapraszam na niedzielny podcast, podczas którego porozmawiamy o tym znacznie bardziej szczegółowo. Na koniec Bethesda potwierdziła, że beta Fallout 76 odbędzie się w październiku. Testy najpierw zawitają na Xboxa One, a później ruszą też na PS4 i PC. Aby dostać się do testów, należy grę zamówić przedpremierowo. Posiadacze wersji cyfrowych zostaną zapisani do bety automatycznie, a ci, którzy zdecydują się na edycję pudełkową, otrzymają od sprzedawcy klucz. Co ciekawe, nie wszyscy naraz będą mogli wziąć udział w testach. Nowi gracze będą wpuszczani na serwery falami i zostaną wybrani przez system losowo, co oznacza, że nie liczy się zakupiona wersja ani data zakupu. Dodatkowo na PC grę można pobrać wyłącznie przez aplikację Bethesdy i nie ma możliwości jej zakupienia na Steamie ani GOG.com. Z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dajcie znać, co was zainteresowało. Jeśli zdarzyło się coś według was ciekawego, co nie znalazło się w dzisiejszym odcinku, również się tym podzielcie. Czekam na wasze komentarze. Tymczasem ja jestem Sylwidro i do usłyszenia.